Kiedy zakładałam fundację, nie miałam dużo czasu, żeby się nad tym zastanawiać, bo ja to robiłam z odruchu i z buntu, bo widziałam, że się jakimś ludziom dzieje źle i na razie im nikt nie pomoże, a może mnie by się udało. I żeby oni się nie czuli odtrąceni i wyrzuceni za nawias życia, gdzieś na jakieś obrzeża, to ja szybko zarejestrowałam fundację. Wiedziałam tylko jedno, że jednym z największych moich problemów, zresztą byłam wtedy u Jurka Owsiaka i z nim rozmawiałam, co mnie czeka, bo ja go znałam już. I sobie myślę, Boże, co ja robię? Ale muszę to zrobić. I ja mówię, Jurek, czy ja dam rady? Co mnie czeka? On mi to wszystko mówił. I wiem o tym, że jednym z największych problemów, o którym myślałam, był taki, że wszystkim nie pomożesz. I że jak mi się uda otworzyć fundację, jeżeli się uda, że ona będzie naprawdę robiła dobre rzeczy, to będzie coraz więcej ludzi zgłaszało się z prośbą o pomoc, a ja przecież nie dam rady. I prawdą jest, że to jest, że to czasem okropnie boli. I jeszcze to tak dziwnie działa, że im większej grupie osób się pomoże, to tym więcej ludzi o tym wie i cię nienawidzi za to, że im nie pomogłeś. A po pierwsze, fundacja musi zajmować się, musi mieć konkretny cel. I to mnie uratowało. Moja fundacja zajmuje się z ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną. To są moje dzieci. Ja dla nich już wybudowałam tutaj Dolinę Słońca u księdza Zaleskiego w Radwanowicach. Nad morzem są dla nich warsztaty. I to jest cel mojego działania. Ale wokół robię różne rzeczy, jak Festiwal Zaczarowanej Piosenki, ponieważ ja jestem aktorką, znam ludzi, artystów. Udało się uruchomić tak cudowną siłę, tak pokazać, że ludzie na wózkach, czy niewidomi, czy sparaliżowani, to są normalni ludzie, że w środku jest normalny człowiek, nie patrzmy na wózki. My te wózki mamy w środku, ich nie widać, nie? Tyle rzeczy się udało. Po prostu trzeba mieć, jak się prowadzi w fundację, to trzeba mieć tak, po pierwsze serce na dłoni i kochać ludzi, bez względu na to, jak się zachowują, bo czasem się źle zachowują, bo cierpią. I ja ich rozumiem. Czasem się im pomoże, dostajesz w łeb, trzeba powiedzieć, słuchaj, nie czułam, że mi dałeś, i się zaprzyjaźnić, się okazuje, że oni to z cierpienia czasem robią. Ale trzeba też mieć, nie wiem, twardnieć, trzeba mieć potworną cierpliwość, wyrozumiałość, pokorę, i to wszystko się udaje, ponieważ jak się komuś pomoże, albo jak ja jadę do moich podopiecznych, jak oni się do mnie uśmiechają, mówią, Ania, dobrze, że jesteś, albo jak ktoś ci dziękuje i mówi, gdyby nie ty, to w życiu bym sobie nie poradziła, nie poradził, to dostaje się tak strasznej siły. Ja nagrywam te programy moje z ludźmi, którzy bardzo cierpią na różne straszne choroby. Oni mi dają największe siły. Oni, ja czasem mam ochotę powiedzieć, Boże, jak mnie boli kręgosłup, nie mam siły, nagrywam piąty program, już nie mogę. Jak ja mam narzekać, jak naprzeciwko mnie siedzi chłopak młody, który ma dystrofię mięśniową i już właściwie niczym nie rusza, a ma uśmiech i radość i szaleniec, podróżuje po świecie. Oni mi pokazują, że dopóki oddychasz, to jesteś królem i panem życia. I dlatego czasem bardzo boli, jak cię hejtują, walą w ciebie. I mnie to w ogóle nie dotyka. Czasem drażni, czasem złości, jak to robią ludzie, którzy nie powinni tego nigdy w życiu robić. Bo na przykład są w tych ludziach, którzy o czymś decydują i nie powinno się tego robić. Czasem drażni, jak media tak traktują, że tylko szukają, żeby o czymś złym mówić. O tak, a Jezu, a co będę tam, ma pani raka, a nie ma, a to szkoda. A ja to przepraszam bardzo, to wszystkiego najlepszego. To są niestety niektóre nasze media. I tak chcą mówić o złym. I wtedy się traci siły. Ale to, że jest wojna, to, że jest COVID na przykład, to są takie, że to jest los. I na to ja mam ogromne siły, żeby z tym walczyć. Ja wtedy znajdę każdą siłę, jak widzę, że jest nadzieja, a nadzieję się zawsze widzi.